zaczął się projekt Samuraj. Bida wersja. Przepraszam, wersja budżetowa. Opowiedz coś o tym samochodzie. No, to jest gruz. Gruz wyciągnięty z krzaków, który stał w tych krzakach 5-6 lat. Kiedyś jeździł, jakieś pozostałości, czyli klatka, opony. To zostało po nim z czasów, kiedy on jeszcze jeździł. Samochód jest w opłakanym stanie, nie był jezdny, nie jest jezdny. Natomiast ma potencjał na to, żeby jeździć. Plan co do samochodu jest taki, że robimy bardzo niskobudżetowy projekt samochodu do klasy wyczyn lub nawet adventure. Samochód będzie jak najbardziej zbliżony do oryginału. Oczywiście z modyfikacjami, które umożliwią mu rywalizację. Ciężko powiedzieć, jaki jest plan na budżet, aczkolwiek nie jest on duży. Powiedzmy, chcielibyśmy się zmieścić na gotowo w 5000 zł. Baza, czyli samochód, to był koszt 2000 zł. Jest to Samuraj 1.3 tryskowy na szerokim moście. Z 90 bodajże 4 roku. Na chwilę obecną silnik ma palić, zobaczymy. Skrzynia ma działać, zobaczymy. Mosty mają działać, zobaczymy. Natomiast wiemy, że reduktor jest uszkodzony. Będziemy tutaj coś w tym temacie działać. Istotny jest też termin, ponieważ auto ma pojechać rajd za około 1,5 miesiąca, czyli jest to taki projekt od zupełnego zastanego zera do wręcz, miejmy nadzieję, bohatera. Jeśli jesteście ciekawi, jak będą przebiegać prace nad Samurajem, to śledźcie nasz profil na YouTubie albo Facebooku.